27 czerwiec 2012 rok. Oto drewniany, zabytkowy kościółek w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowej Byszczycy. Bardzo piękny kościół, ale wymagający remontu. Za chwileczkę pokażę wszystko, co wymaga tutaj remontu. Szkoda, żeby taka perełka popadła w ruinę. Ten kościół ma 300 lat. Pokazuję w tej chwili ściany, na których wiszą przepiękne obrazy. U góry są też również zabytkowe organy. Obrazy na następnej ścianie. Ambona stara. Ścielnica drewniana. Jeszcze w środku jest woda. Jeszcze raz powrócę kamerą na ołtarz główny. Napis w naukowym sklepieniu nad głównym ołtarzem. Kościół ten należałoby odwodnić. Kamienne płyty, którymi wyłożona jest podłoga kościółka, przez te płyty przesącza się woda. Jeśli się tego nie odwodni, to ten kościółek poprzez nadmiar wilgoci po prostu zniszczeje. Zaraz przejdziemy na chór. Oprowadza mnie tutaj pan, który się kościółkiem opiekuje. Jest to pan kościelny. A ta część tutaj, jak się to nazywa, tu gdzie jesteśmy w tym... I tutaj na dole to jest wejście, prawda? Wejście do kościółka tutaj, tak? Jeszcze pokażę, jak tutaj w tym wejściu wygląda. Wszystko oczywiście z drewna. Obraz, nie jeden, obrazy. Następny. Tak. Tak, zaraz przejdę. Tu właśnie pokazuję w tej chwili sufit chóru, na który wejdziemy, gdzie znajdują się obrazy. I tutaj mi pan podpowiada, że to jest właśnie ten kościółek tutaj namalowany właśnie. Obecnie, tak. To jego ktoś w tej chwili niedawno namalował? Tak. No, został niedawno namalowany ten obraz. No i wchodzimy po schodach drewnianych na górę tego kościółka. Nade mną dach, oczywiście dach przykryty jest gontami, też wymagałoby to remontu, widać, że przeciekają gonty, bo już są stare i w tej chwili już wchodzę na chór tego kościółka. To są organy, tył organ. Są tu też miejsca do siedzenia na tym chórze i też bardzo, bardzo zabytkowe organy, stare, proszę. Wszystko, piszczałki, to wszystko wykonane z drewna jest. Klawiatura. W języku niemieckim. W języku niemieckim oryginalne. Nie wiem, jak to się nazywa. Barwy głosu. Barwy głosu, tak, tu pan mi podpowiada, zmienia się tymi gałkami. Druga strona chóru, również z ławkami. Tak. Aha, zaopatrywanie w powietrze, po prostu tam jest miech, prawda? Który się uruchamia poprzez pracę tą dźwignią. O, może pan jakiś dźwięk wydać tych organ? Tam trochę się napompowało.
Musiałbym podciągnąć. Tak. No ciekawy dźwięk, tym bardziej, że to są bardzo, bardzo zabytkowe organy ze wszystkim, z całym jeszcze oryginalnym osprzętem. A teraz z góry pokażę właśnie, jak wygląda ten kościółek. Przybliżam tu ołtarz główny. Ambona. Chrzcielnica drewniana. Oryginał, wszystko oryginalne jest. Napis. Sufit. I pan, który oprowadził mnie i opowiedział o tym kościółku, żeby mógł jakieś informacje dodatkowo do tego filmu dołączyć. Jeszcze raz pokażę główny ołtarz. Ławki. I na tym ten krótki filmik kończę.